No faktycznie jest taka walka. Widzę, z buku major SPZ. Dla mnie jest to żenujące ogólnie. I nie dlatego, że bicie się na Freak Fightach żenujące. Bo to nie o to chodzi. A dla mnie to jest ciężka żenada. Z półtora roku temu, dwa lata temu nagrałem taki film, w którym oceniałem, oczywiście to była moja subiektywna ocena, poziom, technikę i ogólnie raperów. I stwierdziłem, że z buku powinien przestać rapować i powinien się przebranżowić i zaproponowałem mu wtedy pójście na budowę. I on wtedy do mnie napisał i powiedział i tam napisał do mnie, że no żeby sobie tam, no w skrócie, że sobie nie życzy, że żebym się że, no żebym nie o nim nie mówił, nie, że sobie nie życzy, bo dla niego muzyka jest ważna i on się z tego utrzymuje i tak dalej. I dla mnie jest to żenujące, że on teraz bierze udział w Freak Fightach, bo jak ja mu kurwa półtora roku temu zwróciłem uwagę, że rap to być może nie jest jego ostateczna droga w życiu, to kurwa się zbulwersował. A po półtora roku później zdał sobie sprawę, że z rapu się nie utrzyma, bo jest kiepskim raperem, poszedł do Freak Fightów i nawet mnie nie przeprosił w wiadomości prywatnej. Z buku czekam, aż to skorygujesz. Ale chcę być też uczciwy i szczery. Na tle Majora SPZ z buku jest raperem, a Major SPZ jest po prostu troglodytą. No. Jak czasami, kiedyś się pojawiały, teraz mniej, ale jak się pojawiały takie komentarze, że o kurwa, Major jakiś świeży i tak dalej, to się zastanawiałem jakby z jakim upośledzeniem umysłowym mamy do czynienia. No. Jeśli jego najlepszy wers brzmi mniej więcej dupa, drabina, mefedron ze Szczecina do Berlina pół godziny, max godzina, no tako Hemingway to nie jest, nie? A, chuj, dupa, drabina, okej. Okay. No. No. Więc no. Paradoksalnie powiem, że z buku ma parę normalnych piosenek, nie? Ale ogólnie raperem jest bardzo przeciętnym. Jeśli chodzi... Ogólnie ja uważam, że jak wtedy było te trio Hada, Beszczel, z buku, to ja i tak nie uważam Hady za jakiegoś wirtuoza rapu. Nie powiem, że jest jakby chujowy i tak dalej. Znaczy, że był. Bo tego nie powiem. Ale no, w cisłej topce rapu no nie siedział, nie? No. Ale na tle z buka i Beszczela to... Było kilka dywizji, kurwa, różnicy. No. Może posłuchamy coś od Majora i ocenimy stary, a może tego nie zrobimy. Jakby szanujmy się. Wiesz o co chodzi, nie? Wszystko wszystkim i tak dalej, ale... No szanujmy się po prostu, szanujmy się. Szanujmy swoje uszy, szanujmy swoje zdrowie. No. Hada przynajmniej rapował prawdę. A czy... Ja przede wszystkim największy problem, jaki mam do tego rapu ulicznego, polskiego... Ja, to oczywiście to nie chodzi o to, że teraz mówię o Hadzie, nie? Ale to... Chciałbym poruszyć głębsze spektrum, że to są często ludzie płytcy, są to krzywdziciele i są to idioci, a najwięcej rapują o zasadach, nie? Więc owszem, takich real talkerów by się wśród tego ulicznego rapu kilku znalazło, ale kurwa...